Przypomnijmy w skrócie główne punkty z poprzednich części. Po pierwsze, Monachium nie zapewniło Europie pokoju. 10 marca 1939 roku na 18. zjeździe partii komunistycznej Stalin wygłasza swój referat, w którym pada jedno fundamentalne, warte zapamiętania zdanie. Na porządku dziennym stanęła sprawa nowego podziału świata w drodze wojny. Po drugie, w połowie marca 1939 roku Niemcy podporządkowują sobie pozostałą część Czech, a na Słowacji tworzą fasadowe, ściśle podporządkowane sobie państwo. Po trzecie, 31 marca 1939 roku premier brytyjski Chamberlain składa Polsce jednostronne gwarancje bezpieczeństwa w przypadku, gdyby jej bezpieczeństwo było zagrożone. Po czwarte, tydzień później minister spraw zagranicznych Józef Beck udaje się do Londynu, gdzie jednostronne gwarancje brytyjskie zostają przekształcone w sojusz polsko-brytyjski, czyli mamy tu do czynienia z gwarancjami obustronnymi. Po piąte, 17 kwietnia 1939 roku sowiecki ambasador w Berlinie Aleksiej Mierkałow składa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeszy oświadczenie, w którym czytamy m.in. Nie ma dla Rosji powodu, by nie mogła żyć z Niemcami na normalnej stopie. Poczynając od normalizacji, stosunki mogłyby się stawać coraz to lepsze. W cytowanym już wcześniej referacie Stalin wygłasza kolejne warte zapamiętania zdania, które, jakby to określił Wiktor Suworow, przeznaczone są dla pożytecznych idiotów i gawnojadów, żebyśmy już tutaj nie tłumaczyli dosłownie. Oto ona. Polityka zagraniczna Związku Radzieckiego jest jasna i zrozumiała. Po pierwsze, jesteśmy zwolennikami pokoju i wzmocnienia rzeczowych stosunków ze wszystkimi krajami. Stoimy i będziemy stali na tym stanowisku, o ile kraje te będą przestrzegały takich samych stosunków ze Związkiem Radzieckim, o ile nie będą one usiłowały naruszyć interesów naszego kraju. Po drugie, jesteśmy zwolennikami pokojowych, bliskich i dobrych stosunków sąsiedzkich ze wszystkimi krajami ościennymi, posiadającymi wspólną granicę ze Związkiem Sowieckim. Stoimy i będziemy stali na tym stanowisku, o ile kraje te będą przestrzegały takich samych stosunków ze Związkiem Radzieckim, o ile nie będą usiłowały naruszyć bezpośrednio lub pośrednio interesów całości i nietykalności granic państwa radzieckiego. Po trzecie, stoimy na stanowisku popierania narodów, które padły ofiarą napaści i walczą o niepodległość swojej ojczyzny. Po czwarte, nie boimy się gróźb ze strony napastników i gotowi jesteśmy odpowiedzieć podwójnym ciosem na każdy cios podżegaczy wojennych, usiłujących pogwałcić nietykalność granic radzieckich. Taka jest polityka zagraniczna Związku Radzieckiego. I tutaj padają burzliwe oklaski, ponieważ nie zaliczamy się do kategorii pożytecznych, ani do drugiej kategorii. W tym referacie musimy też przyjrzeć się innym istotnym kwestiom wypowiedzianym przez towarzysza Stalina, które obrazują jego nastawienie i jego kamratów. Przypomnijmy jeszcze raz słowa Stalina z pierwszego punktu. Na porządku dziennym stanęła sprawa nowego podziału świata w drodze wojny. Ten cytat wypada wesprzeć kolejną wypowiedzią Stalina z tego referatu. Dodajmy tutaj, że Stalin widzi tę wojnę i traktuje jej fakt jako dziejący się i realizowany w strefach buforowych świata, toczonymi pomiędzy głównymi siłami tego świata. Wojna wytworzyła nową sytuację w stosunkach między krajami. Wniosła ona do tych stosunków atmosferę niepokoju i niepewności. I teraz szczególnie ważny fragment. Wojna, podkopując podwaliny powojennego reżimu pokojowego i obalając elementarne pojęcia o prawie międzynarodowym, postawiła pod znakiem zapytania wartość międzynarodowych umów i zobowiązań. Każdemu sąsiadowi Sowietów w tym momencie zapaliłaby się czerwona lampka ostrzegawcza, tym bardziej, że kolejne słowa Stalina wcale nie łagodzą sytuacji.
Związek Radziecki nie mógł, rzecz prosta, przejść obojętnie obok tych groźnych wypadków. Bezsprzecznie każda, nawet niewielka wojna rozpoczęta przez napastników gdziekolwiek, w najbardziej odległym zakątku świata, stanowi niebezpieczeństwo dla krajów pokojowych. Tym większym niebezpieczeństwem jest nowa wojna imperialistyczna, która zdołała już wciągnąć w swoją orbitę przeszło 500 milionów ludności Azji, Afryki, Europy. Ze względu na to, kraj nasz, przeprowadzając nieugięcie politykę zachowania pokoju, podjął jednocześnie poważną pracę nad umocnieniem gotowości bojowej naszej Armii Czerwonej i naszej Czerwonej Floty Wojennej. Najbardziej syntetyczne ujęcie przemówienia Stalina z 10 marca 1939 roku można oddać w kilku zdaniach. Związek Sowiecki widzi działania wojenne w strefach buforowych. Stalin z kamratami nie ma złudzeń, że to jedynie wstęp do wojny ostatecznej, która zadecyduje o nowym podziale świata. W związku z powyższym jawnie sygnalizuje, że nie należy przeceniać wartości umów i zobowiązań międzynarodowych, a gwarantem kolejnych umów będzie siła bojowa Armii Czerwonej. Wartość tej wersji w praktyce była weryfikowana już 17 kwietnia 1939 roku, kiedy to sowiecki ambasador Mierkałow złożył cytowane wcześniej oświadczenie w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Następnie sytuację ukazują negocjacje toczone do 23 sierpnia 1939 roku, zakończone podpisaniem powszechnie znanego paktu Ribbentrop-Mołotow. Ponownie chciałbym zaprosić Państwa na swojego bloga, gdzie w sposób szczegółowy zostały przedstawione negocjacje toczone pomiędzy 15 a 23 sierpnia 1939 roku. Dziękuję.